Wspomniałaś również o panu lektorze. Czy on tam z wami jest i czy go mieliście okazję poznać? Jakie rozmowy pomiędzy wami a lektorem ewentualnie się odbywają, żeby przygotować ten opis, który widzimy później w programie? Myślę, że też jest na bieżąco jakby wykorzystywany. Lektor też widzi, co się dzieje w programie. Cały czas na bieżąco ma obraz tego, jakimi jesteśmy osobami, jak ewentualnie anegdotki wcielić w życie do programu. Więc myślę, że no jakby ten obraz też początkowy, gdzie mogliśmy poznać na początku lektora, był też odzwierciedleniem tego, jak później też odebrał nasze osoby w programie. Bo jakby pierwsze wrażenie też na pewno zrobiło na nim jakieś tam dokładne sugestie, co mógłby wdrożyć w życie, jeżeli chodzi o program, o to, co tam się zadziało później, jak tłumaczył nasze zachowania. Ale no ja mówię, jestem bardzo zadowolona, też mnie obronił w sytuacji, kiedy Ola właśnie zbluzgała dosłownie mnie z błotem i powiedziała, że nie jestem rakietą, że jestem najbrzydszą uczestniczką. Wtedy lektor ładnie podsumował, że ktoś tu próbuje zataić rzeczywistość, więc jestem mu wdzięczna za to. Czyli to jest tak, że mieliście jakąś sesję poznawczą specjalną z lektorem, żeby on mógł dobierać te komentarze do was indywidualnie? Na początku tylko było spotkanie właśnie z całą jakby też produkcją i osobami, które tym się zajmują, które jakby trzymają pieczęć nad całym programem. Jakby później chyba nie było dalsze potrzebne, bo jakby później już wszyscy byliśmy razem w hotelu, dogrywaliśmy sobie właśnie jakieś tam czy setki, czy po prostu momenty, które później były też przedstawione w programie. Ale mówię, wszystko jakby lektor też wnioskował z sytuacji na bieżąco, które się działy. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, dajcie znać, jak podobał się wywiad i pozostałe, które również będą na stronie przeambitni.pl. Subskrybujcie kanał i widzimy się następnych. Pozdrawiam!